W dzisiejszym filmie będzie kilka rzeczy, których jeszcze nie było. Zostańcie z nami do końca. Zapraszamy. Cześć, tu Adrian. Jesteśmy w miejscowości Tuczępy w województwie świętokrzyskim. Razem z Magdą dzisiaj zaczynamy nowy tydzień na szkoleniu podstawowym, także mam nadzieję, że kursanci dopiszą i szkolenie odbędzie się w bardzo miłej atmosferze. Zostawiamy Adriana i Magdę w Tuczępach, a my udajemy się do Pińczowa, gdzie swoje robi Jarek i Bartosz. Zmienia dla Was kursu uzupełniającego ze stosowania środków ochronności, czyli można by było powiedzieć z jednej strony takiego przypomnienia wiedzy, którą powinniście posiadać i z drugiej strony no niewątpliwie uzupełnienia tej wiedzy o rzeczy, które się pozmieniały. No mieli Państwo tutaj, jeżeli chodzi o te zmiany, nad zmianami musicie nadążać, bo no niestety można powiedzieć tak trochę nieładnie, ale niewiedza dzisiaj może troszeczkę kosztować. Ja nie będę ukrywać, to szkolenie, na którym jesteście, nie jest tutaj po to, żeby Was uczyć pryskać, tylko przede wszystkim zwrócić Wam uwagę na zmiany i co za tym idzie, troszeczkę zwrócić Wam uwagę na to, co Was obowiązuje na temat właśnie tutaj prawa, które dotyczy stosowania środków ochrony roślin. Większość z Was tutaj na szkoleniu jest bardzo prostego powodu, gdyż potrzebujecie tego dokumentu przede wszystkim dla kontroli. No ale tak naprawdę ten dokument to jest, można by było powiedzieć na dzień dzisiejszy, 1/8 wszystkich wymogów, które Was obowiązują. Czyli można by było powiedzieć jedna z ośmiu rzeczy, która jest dosyć ważna przy chemizacji. Kolejna rzecz. Tak jak my tutaj prowadzimy szkolenia 20 lat, to mogę Wam powiedzieć też ze swojego doświadczenia, że w większości przypadków to właśnie nie za brak zaświadczenia te mandaty się największe sypią, tylko właśnie za rzeczy, które się pozmieniały i które zaczynają rolnika obowiązywać, a on po prostu o tym nie wie. Chłopaki zakończyli szkolenia, a my zostaniemy w Pińczowie trochę dłużej. Odwiedzimy kilka miejsc, które warto zobaczyć, będąc tutaj na miejscu. Synagoga Stara w Pińczowie, wybudowana w latach 1594-1609, jest obecnie jedną z najstarszych synagog w Polsce i najstarszą, gdzie wszystkie pomieszczenia tworzą zwartą bryłę przykrytą wspólnym dachem. Nad miastem góruje kaplica świętej Anny, zaraz się tam udamy. 800 metrów dalej jest droga, ale po co aż tak daleko? Tutaj jest dróżka. Tuż przed samym szczytem dróżka zbiega się z utwardzoną drogą. Jesteśmy. Widok na Pińczów. A tak to wygląda z lotu ptaka. Powiem Wam, że było warto. Centrum Pińczowa pokryte śniegiem. Fontanna czeka na wiosnę, a my udajemy się dalej. Około 12 km za Pińczowem, w kierunku Buzko-Zdroju, rośnie pewna sosna pospolita. Odkryty częściowo system korzeniowy, który powstał w wyniku wydobywania przez miejscową ludność piasku, sprawia wrażenie, jakby drzewo stało na szczudłach. Stąd nazwa sosna na szczudłach. Pomimo ingerencji ludzkiej, drzewo zachowało żywotność i nietypowy szczudlasty wygląd. Robi wrażenie. Po długim i bardzo ciekawym dniu udajemy się do hotelu. Nocleg, obfite śniadanie i ruszamy dalej.
Tym razem do Stopnicy, gdzie czeka na nas mała lekcja historii. Cześć, nazywam się Paulina, jestem z Jurkiem, Jarkiem, Danielem w Stopnicy w województwie świętokrzyskim. Razem z chłopakami poprowadzimy dzisiaj dwa szkolenia. Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin, szkolenie uzupełniające oraz kurs w zakresie obsługi pilarki spalinowej. Dzięki gościnności pani dyrektor mogliśmy wynająć salę w pięknym budynku Gminnego Centrum Kultury. Zapraszamy serdecznie do śledzenia naszego kanału i śledzenia relacji z tego wydarzenia. W przypadku zagrożenia związanego z czynnikiem szkodliwym nie ma takiego stwierdzenia, udało się. Wszelkie czynności związane z użyciem środków ochrony roślin mogą wykonywać wyłącznie osoby pełnoletnie i zdrowe. W żadnym wypadku nie angażujemy do tych prac dzieci, kobiet w ciąży. W czasie pracy nie powinniśmy jeść, pić, palić. Jeżeli mamy taką potrzebę, to tylko i wyłącznie w czasie przerwy, kiedy wymyjemy dłonie, wypłuczemy usta, wymyjemy twarz i w czasie przerwy, jeżeli ktoś tam chce sobie zjeść, napić się, tak? Uwaga, że ogólnie posiadając uprawnienia, to wy bierzecie odpowiedzialność za wykonywaną pracę. Witam Państwa serdecznie, Wioleta Ciećko, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, które swoją siedzibę ma w odrestaurowanym, a raczej ufundowanym w latach 1350-60 zamku przez króla Kazimierza Wielkiego. Stopnica, miasto ulubione przez króla Kazimierza Wielkiego, które za jego czasów bardzo prężnie się rozwijało, czego efektem mamy właśnie odbudowę zamku królewskiego w Stopnicy. Mamy również kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła Fundacji Króla Kazimierza Wielkiego. Mieliśmy do niedawna, to znaczy mieliśmy szpital pod wezwaniem świętego Karola, który również ufundował król Kazimierz Wielki. Po czasach króla Kazimierza Wielkiego różne losy rezydencji, pałacu, dworów, w zależności od tego, kto tutaj był właścicielem, a właścicielami były takie rody jak landskorońscy, tarnowscy, zborowscy, osolińscy. Ciężkie czasy dla Stopnicy podczas II wojny światowej, kiedy to Stopnica została całkowicie zbombardowana, również i nasz zamek. Jeszcze ciekawa informacja, po powstaniu styczniowym Stopnicy zostały odebrane prawa miejskie, które nadał w 1362 roku król Kazimierz Wielki. A prawa miejskie zostały odebrane ukazem carskim za to, że mieszkańcy Stopnicy bardzo czynnie brali w powstaniu styczniowym udział. Ponownie prawa miejskie Stopnica odzyskała 1 stycznia 2015 roku. Miejsko-Gminne Centrum Kultury działa już od roku 2010, kiedy to staraniem władz samorządowych zamek po zniszczeniu został odbudowany, odrestaurowany. Ostatnim właścicielem tego budynku była spółdzielnia ogrodniczo-pszczelarska, która doprowadziła go do, no można powiedzieć, ruiny. I tak to od 2010 roku wznowiliśmy swoją działalność, pracujemy, mamy tutaj Miejsko-Gminne Centrum Kultury, w którym odbywają się przeróżne zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów. W naszych salach, w sali widowiskowej, w sali wystaw, w pięknych podziemiach, w pięknej sali kamiennej, w pracowniach plastycznej, studiu nagrań, krawieckiej, tanecznej, komputerowej odbywają się, tak jak powiedziałam wcześniej, wszelakiego rodzaju zajęcia skierowane do całej naszej lokalnej społeczności. Od niedawna działa u nas salonik artystyczny.
Zapraszam do tego miejsca, jest piękne. Ponadto otoczone jest przepięknym kompleksem rekreacyjno-sportowym z zimą lodowiskiem, latem basenem, skateparkiem, stadionem i wieloma innymi ciekawymi atrakcjami. Drodzy Państwo, najciekawszym, najstarszym eksponatem w tym zamku w sali wystaw to jest bursa, która pochodzi z roku 1583. Takich perełek tutaj mamy wiele. W podziemiach mamy urządzone sale wystaw. Nazwaliśmy je zakamarki historii ziemi stopnickiej, do której eksponaty podarowali mi mieszkańcy naszej gminy. Mamy tu w zamku również swoje dwa duchy, duchy małżeństwa. No niestety tragicznie zmarłego, żona zastrzeliła z broni myśliwskiej swojego męża, ale są to dobre duchy, które nam tu tylko i wyłącznie pomagają, tak samo jak król Kazimierz Wielki, który czuwa nad stopnicą i czuwa nad swoim zamkiem. Witamy z Piątnic. Bo to chcesz na relację czy do filmu? Nie, to będzie do filmu. A, do filmu? To inaczej chyba powinno być.